Szkoda, że się kończą nasze święta. Rozpoczęliśmy, pamiętam, jeszcze w czerwcu, 24 czerwca w Słubicach, później Pszczew, Żary, Dąbie. I to nasza piątka plus dobiega końca dzisiaj w Kożuchowie. Rozpoczął się też rok szkolny, a jednak trochę jeszcze wakacyjnie w plenerze kożuchowskim. Mieszkańcy cieszą się razem z nami, integrują, wspólnie spędzamy dzisiejszy wieczór. Właśnie dlatego, że region lubuski nasze święta połączyły razem. Na pewno są to też dobre imprezy do promowania produktu, ale i produkt sam siebie już reklamuje i na rynku i jest, po prostu ludzie o nim wiedzą, aczkolwiek trzeba się przypominać klientowi, że się jest. Jest to najcieplejszy rejon Polski, tutaj bardzo czasami ciężko się hoduje pszczoły z uwagi na to, że nie ma ostrych zim, nie ma w ogóle zim praktycznie, są temperatury dodatnie, więc tutaj trzeba przyłożyć się do hodowli pszczół. No jest trudno, ale jest i dobrze, jest ta radość z hodowli i radość z tego, że jest po prostu ten pożytek miód dla siebie i dla ludzi. Tak? Święto Województwa Lubuskiego jest bardzo daje dobrą możliwość na promowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Staramy się wystawiać również na różnych festynach, które odbywają się na terenie gminy Kożuchów. To nasza sala, nasza działalność dzięki temu funkcjonuje. Dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. Serwujemy dzisiaj grochówkę, pajdę ze smalcem, zapiekanki, które się cieszą dużym powodzeniem, grochówkę, którą ludzie chwalą. Jak najbardziej wydaje mi się, że bardzo fajna inicjatywa, żeby to promować koła gospodyń wiejskich, żeby może odejść od tych food trucków, niech się wykażą lokalne społeczności na terenie swoich gmin. Są atrakcje dla najmłodszych. Koncert leci już na scenie, zespół Gedia plus Benz. Pogoda dopisała to najważniejsze. No i wieczorem gwiazdy wieczoru, czyli Baranowski. I niestety Wil nie dojechał, ale będzie, myślę, godne zastępstwo. Komodo, czyli bardzo popularny aktualnie zespół. Właściwie to jest takie trio DJ-skie z wokalistą prosto z Wielkiej Brytanii.